Obecny kryzys epidemiologiczny doprowadził do tego, że ograniczono dostęp do świadczeń medycznych. Tradycyjne wizyty lekarskie zastąpiły teleporady. W trudnej sytuacji znalazły się także osoby wymagające stałej i specjalistycznej opieki rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Wśród tej grupy są zarówno starsi, jak i dzieci, dla których każdy dzień terapii jest na wagę złota, bowiem ma wpływ na ich prawidłowy rozwój. Jeśli chodzi o rehabilitację ambulatoryjną w ramach NFZ, w gabinetach fizjoterapii, na ten moment jest wstrzymana. Do kiedy, nie wiemy dokładnie. Minister zdrowia na ten moment mówi o tym, że będzie to czwarty etap odmrażania gospodarki. My mamy nadzieję, że będzie to szybciej, bo chcielibyśmy już wrócić do pracy w ramach świadczeń NFZ-owskich oczywiście. Mhm. Jeśli chodzi o praktykę prywatną, to dostęp do wizyty prywatnej z nami mają tylko osoby, u których brak przeprowadzenia tej wizyty skutkowałby znacznym pogorszeniem stanu zdrowia. I tacy, którzy są w bardzo ostrym stanie. Ich możemy przyjąć na ten moment, oczywiście przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa, czyli przyłbice, maski, rękawiczki, fartuchy itd., itd. Oni mogą być przyjęci przez nas. To, w jakim stanie jest pacjent, decydujemy my jako specjaliści. Pozostali pacjenci mogą liczyć na zdalne konsultacje przez internet, czyli tak zwaną telerehabilitację. Jest ona w tym trudnym czasie jedynym ratunkiem. W ciągu dnia jest to kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów. Przeprowadzamy telerehabilitację. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możemy przeprowadzić tylko wizytę fizjoterapeutyczną, tak zwaną, czyli tak jakby wywiad z pacjentem. No, ćwiczeń siłą rzeczy telerehabilitacją nie załatwimy. Jeśli chodzi o pacjentów prywatnych, no to w ten sposób, jak tylko możemy, poprzez telefon, czy Skype'a, czy Messenger, czy Facebook, staramy się pomóc. Nic jednak nie zastąpi rehabilitacji klasycznej. Wiadomo, nie jest to to samo, co nasza zwyczajna praca, bo my opieramy się na dotyku. Nasza organizacja, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, stara się cały czas z Ministerstwem Zdrowia wynegocjować jak najszybszy nasz powrót do pracy, dlatego że my jesteśmy samodzielnym zawodem medycznym, a w tym momencie jesteśmy odmrażani w tym samym etapie, co gabinety fryzjerskie i kosmetyczne. Moim zdaniem jest to nie do końca w porządku. Mimo że oczywiście kontakt cielesny między nami i pacjentami jest, no nie da się tego uniknąć, prawda, ale jako samodzielny zawód medyczny myślę, że powinniśmy być przywróceni szybciej do pracy, gdyż pacjenci na nas czekają i dzwonią z utęsknieniem.